Witam w magazynie F1. Wciskamy się w niewielką przerwę między mundialowymi emocjami, żeby porozmawiać o wyścigu na torze Silverstone. Ze mną eksperci już tradycyjnie w studio, Łukasz Cygliński i Radosław Leniarski, Gazeta Wyborcza i Sport.pl. Panowie, Wielka Brytania, legendarny tor Silverstone, McLaren ostatnio w wielkim gazie. Czy może być inny triumfator wyścigów, który przed nami w weekend? Moim zdaniem może być, bo to jest tor zdecydowanie pasujący Red Bullowi, ale ja może taką ogólną dygresję najpierw się podzielę, bo dla mnie to jest taki idealny środek sezonu. Nie tylko dlatego, że było już 9 wyścigów i po Silverstone będzie 9, ale spójrzmy. Dwóch Anglików z angielskiego zespołu, dwóch mistrzów świata na czele klasyfikacji generalnej. Wyścig odbywa się na angielskim torze, takiej mekce wyścigu, bo przecież tam w 50 roku zaczynały się wyścigi Formuły 1, mistrzostwa świata. Tuż po wielkiej klęsce Anglików piłkarskiej z Niemcami, a największym rywalem właśnie Hamiltona i Buttona będzie Sebastian Vettel, czyli trzeci kierowca obecnie w klasyfikacji generalnej, więc mi się wydaje, że ten cały hype dotyczący tego wyścigu, ta rozszalała Wielka Brytania, Hamilton rywalizujący z Buttonem, McLaren z Red Bullem, no to będzie coś niesamowitego. McLaren mówi, jesteśmy w wielkiej formie i podają dane. 119 punktów ze 129 możliwych w ostatnich trzech wyścigach. Niski wydech, przyszykowany specjalnie na ten wyścig, no ale pamiętamy, że zeszły rok to była jednak świetna forma Red Bulla i dominacja totalna. No tak, ale wspomniany przez ciebie Sebastian Vettel triumfuje w Walencji ostatnio, ty wywołujesz go jako głównego faworyta. Czy Anglia zrewanżuje się Niemcom i pokona Vettela? Przede wszystkim rzeczywiście nastroje są bojowe. Ja słyszałem, że McLaren zaprosił grono dziennikarzy na paintballa. Na paintballa, no i bardzo szybko zresztą odstrzelili Hamiltona i reporterzy, zwłaszcza z tego, co kojarzę, chyba z jakiegoś tabloidu szybko odstrzelili Hamiltona i Buttona. No ale nieważne, w każdym razie no, wojownicze nastroje. No wiadomo, że tam będą nowe części, tak? McLaren będzie zamontuje sobie ten niski wydech i będzie pewnie no, w związku z tym miał lepszą przyczepność na tych szybkich zakrętach, z których kilka słynie w Formule 1, bo tam jest taka konfiguracja toru, że są średnie i szybkie zakręty. Czyli te samochody, które mają bardzo dobrą przyczepność aerodynamiczną, duży docisk, będą szybko jechać. No to tradycyjnie Red Bull. I dodatkowo teraz, jeżeli McLarenowi się powiedzie ta implementacja niskiego wydechu, no to również McLaren. Ja tylko powiem tak, że to nie tylko dla Anglików czy tam Brytyjczyków jest domowy jakby wyścig, bo cała fura tych zespołów ma swoje stajnie dookoła toru, bo niektóre na tym torze wręcz, więc na pewno każdy sobie myśli, że to dla mnie to jest domowy wyścig, no i wszyscy będą bardzo mocno napięci, no bo to jest taki brytyjski, taka legenda. Tak? Ja pamiętam, że Hamilton opowiadał, że po tym jego rzeczywiście niesamowitym zwycięstwie w deszczu 2 lata temu, no to on mówił, że na tym kółku już za metą to był taki rejwach, taki aplauz na trybunach, że nawet on słyszał to, mimo że w kasku z silnikiem 700-konnym, który wiadomo jak się zachowuje, i on słyszał aplauz publiczności. Także to nie jest właściwie Grand Prix, to jest festiwal, to jest święto. No.